Dzień dobry, z tej strony Dawid Dobropolski. Paweł Deniszuk. Paweł, ponieważ jesteś pierwszy raz na kanale, a witam cię bardzo serdecznie, może powiedz jedno, dwa zdania. Kim jesteś dla tych z was, którzy Pawła jeszcze nie znają? Nie tylko pierwszy raz na kanale, ale w ogóle pierwszy raz przed kamerą. Jestem lekarzem. Kropka. Reszta okaże się tutaj w rozmowie. Okej. W tej serii będziemy mówić trochę sprawdzam. Będziemy mówić sprawdzam ochronie zdrowia pacjentom branży dietetycznej i mojemu konikowi, można powiedzieć, bo ja lekarzem nie jestem, jestem tylko gościem z internetu, więc takiemu health influencingowi będziemy oprócz mówienia sprawdzam również zajmować się edukacją. Oczywiście edukacją o zdrowiu, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś konkretnymi tematami, to koniecznie napiszcie w komentarzu poniżej, o czym chcielibyście porozmawiać, o czym chcielibyście od nas usłyszeć lub co chcielibyście usłyszeć od Pawła, a ja będę waszym głosem w tym wypadku. Natomiast dzisiaj w ramach tej pierwszej naszej nagrywki, pierwszego naszego odcinka w tej serii, nadamy pewnej fabuły naszemu spotkaniu, dlatego moje pytanie do Pawła bardzo ogólne będzie, co tam słychać na froncie medycznym, bo z mojej perspektywy, jako osoby, która na szczęście lub na nieszczęście, to się właśnie może niedługo okaże, bo może jedno i drugie, ostatni raz była w jakiejś poważnej interwencji u lekarza lub w szpitalu, chyba w 1410 i nie pamiętam już jak jest, natomiast gdzieś przez mgłę pamiętam jednak dość nieciekawe obrazy, trochę takie pachnące jeszcze takim PRL-owskim podejściem, gdzie kazano mi zaprzestać treningów siłowych, bo to jest niezdrowe, gdzie dieta w ogóle nie miała żadnego znaczenia, gdzie słyszałem, że taka pana natura i po prostu zamienimy piąty antybiotyk na szósty antybiotyk i proszę przyjść na kontrolę. Więc mam do ciebie takie pytanie trochę z tezą, pytanie oczywiście tendencyjne, ale myślę, że w wielu kręgach wciąż popularne, czy ta ochrona zdrowia szeroko rozumiana dzisiaj wygląda trochę tak, jak to opisałem, czy jest w tym coś, z czym niestety albo stety rezonujesz, czy jest zupełnie inaczej? Myślę, że można jeszcze poczuć ten klimat w niektórych miejscach. Są to zwłaszcza jakieś takie starsze szpitale, w których kadra jest też leciwa. Nie ma młodych ludzi, nie ma młodych lekarzy, którzy przyszliby, chcieliby się czegoś tam uczyć, bo nie ma do tego warunków, nie ma sprzętu. To tak z grubsza mówiąc, oczywiście jest wiele innych czynników. No i da się to poczuć. A czy kwestia, bo to jest ciekawe, co powiedziałeś o tym wieku kadry. Czy widzisz jakieś takie duże zjawisko w tym, że generalnie młodzi lekarze, młode pielęgniarki czy pielęgniarze mają zupełnie inne podejście, wyrywają się trochę z tego utartego klimatu? Tak, wyrywają się, ale w taki sposób, że nie chcą pracować w publicznym sektorze. Czemu? Między innymi fakt, jest u nich zaangażowanie do nauki, do pracy, ale nie za te pieniądze, które oferuje sektor publiczny. Tutaj nie chciałbym się zagłębiać, bo to jest temat rzeka. Jedni powiedzą tak, drudzy inaczej. Ja nie chcę tutaj rozdzielać środowiska też i ani reprezentować w tej kwestii. Po prostu mu zaznaczam, jaki jest temat, finanse. Nie? To jest główna przyczyna. Dobra, ale ja jednak chciałbym podrążyć, jeżeli mi pozwolisz, czy oprócz finansów chodzi też o jakąś swobodę generalnie w działaniu, w podejściu, w czasie, jaki można przeznaczyć na pacjenta? Na pewno też. Na przykład pracując w tak zwanej podstawowej opiece zdrowotnej, POZ-cie, czyli takich przychodniach, gdzie siedzi lekarz rodzinny, czy też inni lekarze interniści, tak zwani przez ludzi lekarze ogólni, chociaż nie są lekarzami ogólnymi, bo takiej specjalizacji nie ma już, no to wówczas często na tego pacjenta jest 5 minut, 10 minut, 15 minut, jak się dobrze uwiniesz i faktycznie w grafiku wszystko dobrze gra i jest fajne miejsce do pracy. Wtedy no, łatwo sobie wyobrazić, jak w 5-10 minut zająć się jakimś skomplikowanym problemem. Można wystawić w tym czasie skierowanie, można osłuchać klatkę piersiową, ale gdzie zebrać wywiad, gdzie zastanowić się nad problemami tego pacjenta,
skąd one pochodzą w ogóle. Często pierwszy raz widzisz tego pacjenta, bo jakby no jest przemiał tej kadry w przychodniach. Nie jest tak, że jeden lekarz tylko tam pracuje, tylko pacjent przyjdzie raz do tego, raz do innego, raz pójdzie prywatnie, nawet nie masz dostępu do pełnej jego dokumentacji. No i w te 5, 10, 15 minut nawet to jest nierealne, żeby dobrze do tego podejść. Więc myślę, że wybierają... Przepraszam, że ci tak tutaj... Śmiało, to raczej ja ci przerywam. Wybierają ten sektor prywatny, dlatego że tam mają tą swobodę na przykład ustalenia tego czasu. Pacjent co 20 minut, co 25, co 30 jest teraz tendencja do wydłużania tego czasu. Młodzi lekarze chcą mieć czas na rozmowę, na poznanie pacjenta i to jest fajne. Spotkałem się z takim powiedzeniem gdzieś w internecie, właśnie to lekarz był jego autorem, że na 10-15-minutową wizytę jakieś 80% czasu spędza nie na tym, że w ogóle widzi tego pacjenta, tylko patrzy się w ekran i wpisuje jakieś dane do systemu. To prawda, jest takie zjawisko, że większość czasu musisz klepać jakąś tam papierologię, a nie w ogóle zajmować się człowiekiem? 100% prawdy w tym jest, dlatego że aktualny system jest nastawiony na to, że jeśli czegoś nie zapiszesz w dokumentacji, to potencjalnie jesteś winny wszystkiego, co się stanie temu pacjentowi. A więc w trakcie wizyty każdy szczegół, każdą odpowiedź tak naprawdę najlepiej byłoby zapisać. Więc podczas tego, gdy siedzi pacjent, zadaje mu pytania, no sam osobiście muszę to robić i po prostu klepię na klawiaturze. Staram się patrzeć na niego, staram się nawiązać ten kontakt wzrokowy. Myślę, że mi się to udaje, dzięki temu też, że no jestem już z młodszego pokolenia i dosyć sprawnie piszę na klawiaturze bezwzrokowo. Natomiast jeśli lekarz jest starszy, nie pisze szybko, pisze dwoma palcami albo jednym, no to robi się problem, bo te 15 minut nie wystarczy, żeby zapisał pierwsze zdanie, dlaczego przyszedł pacjent, nie? Obrazowo mówiąc. Tutaj od razu zaczynam się zastanawiać, czy w takim razie takie pokutujące gdzieś podejście, że lekarze to nie wiedzą nic o diecie, oni nie mają czasu czytać badań, oni tylko przepisują te recepty, czy to wrażenie, które niektórzy ludzie mają, niektórzy nie mają, wynika z tego, że faktycznie, tak z twojej perspektywy, wy nie macie czasu na to, żeby czytać badania, żeby dowiedzieć się czegoś o diecie, o stylu życia generalnie, czy może jest tak, że wy wiecie, tylko nie macie czasu, żeby w ogóle ten temat podjąć z pacjentem w trakcie wizyty? Z tym jest różnie. Świadomość tematu jest różna, naprawdę. U młodszych lekarzy faktycznie ta świadomość jest dosyć wysoka, tak statystycznie. Natomiast nie ma czasu na tą edukację. Pacjent przychodzi z konkretnym problemem, często nie jednym. Ja tu cały czas mówię z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej, w której pracuję, no ale myślę, że w innych sferach tej opieki medycznej jest podobnie, czy w szpitalu, czy w poradniach specjalistycznych. Pacjent przychodzi z jednym, dwoma, trzema problemami, bo wcześniej się na przykład nie dostał i te wszystkie problemy chce rozwiązać w ciągu tych 15 minut. Realia są takie, że wpisując w systemie jakieś skierowania, nie wiem, na rehabilitację, na badania, to wszystko zajmuje tyle czasu, że te 15 minut kończy się. A jeszcze nie zdążyłeś porozmawiać z pacjentem. Mm-hmm. A czy jest tutaj jakaś opcja przedłużenia tej wizyty w postaci takiego zdalnego, powiedzmy w cudzysłowie, prowadzenia takiego pacjenta w POZ-cie? Czy nie ma takiego narzędzia? Jest tylko to, kiedy pacjent faktycznie się umówi na wizytę i masz tylko te 15 minut i to jest jedyne okno współpracy, które masz z takim pacjentem? To jest zasadniczo jedyne okno współpracy. No, pacjent może się umówić jeszcze na teleporadę, nie? Gdzieś tam innego dnia i można to kontynuować, no ale dalej to jest pojedyncze okno 15 minut przeznaczone na tego jednego pacjenta. No wiadomo, jak ktoś przychodzi na przykład po samo skierowanie do dermatologa, bo coś tam na skórze się nie podoba, ja to obejrzę, widzę, no dobra, jest pieprzyk zwykły, damy to skierowanie, no to mi zajmie 2 minuty, i tym samym zaoszczędzam czas na kolejnego pacjenta, który być może będzie wymagał tego czasu więcej. No i tak w taki sposób trzeba sobie radzić. Natomiast system nie zakłada zmiennego czasu wizyty. System zakłada, że każdy ma ustalony konkretny czas 15, 10. No tu w zależności od tego, jak się umówisz w przychodni,
Natomiast to też nie jest stałe. Powiedzmy, grafik masz co 15 minut, ale pacjenci w międzyczasie przychodzą, pukają. Doktorze, czy doktor mnie przyjmie, bo coś. No i często to są naprawdę poważne problemy i nie można powiedzieć, że nie. I ta kolejka naprawdę rośnie. No dobrze, a jak to w takim razie jest, może odchodząc trochę od takiego generalnego wydźwięku, patrząc na twoją pracę i współpracę z pacjentami, rozumiem, że poza POZ-em działasz również prywatnie. Pracuję prywatnie, gdzieś we własnym zakresie, w zakresie własnej marki. Natomiast o co pytasz dokładnie? To pytanie to jest taki grunt pod kwestię diety, stylu życia, edukacji i tego, jak włączyć w to wszystko farmakologię, bo dzisiaj trochę jest tak, że używa się takiej karty pod tytułem lekarz przepisuje mi tylko receptę i do domu. Lekarz nie pracuje ze mną nad stylem życia, lekarz nie edukuje mnie z diety, ale z tego, co mówisz, to niestety jest problem, którego sam lekarz nie jest w stanie ominąć w momencie, kiedy ma 15 minut na pacjenta, mówiąc brzydko. A jak to jest w przypadku działalności prywatnej? Czy tam w ogóle po pierwsze, bo teraz to jest bardzo ciekawy moment, gdzie można powiedzieć sprawdzam. Czy kiedy masz więcej czasu na współpracę z pacjentem, to czy pacjenci generalnie chcą słuchać o stylu życia, o diecie, o treningach, o śnie, wtedy kiedy możesz im poświęcić na to czas, czy jednak wracamy do punktu wyjścia, czyli panie, ja wolę i tak receptę, proszę mnie tu nie męczyć jakąś dietą, albo dobra, dobra, zrobię tą dietę, ale kończy się jak zwykle. No i tutaj odpowiedź jak zwykle, bywa różnie. Natomiast profil pacjenta, który pojawia się prywatnie, to jest pacjent, któremu faktycznie bardziej zależy, być może jest młodszy. Jeśli do mnie trafia, no to trafił do mnie gdzieś z internetu, no to z założenia jest to młodsza grupa odbiorców. Oni faktycznie chcą coś zmienić, chcą się czegoś nauczyć, coś im bardzo naprawdę dokucza i chcą poprawić swoje życie na lepsze. I wtedy faktycznie są nastawieni na słuchanie. Jeśli nie ma tu jakiegoś ewidentnego zgrzytu w tym, co ja im mówię, a w tym, w co oni wierzą, to naprawdę jest ta współpraca dobra. Tutaj posiłkując się też doświadczeniami moich innych kolegów, prowadzę takie dzienniki w Excelu, gdzie zapisujemy jakieś tam parametry, na bieżąco ciśnienia, przyjmowane leki, wyniki badań, co też dużo bardziej ułatwia współpracę i takie globalne spojrzenie na tego pacjenta, na to, co się u niego dzieje. Może tam sobie wpisać jakiś komentarz, co danego dnia odczuwał, jakieś tam emocje, cokolwiek, zależnie od tego, z jakim problemem się zgłasza. Ja tutaj kładę bardzo duży nacisk na prewencję. Nie zajmuję się leczeniem jakichś skomplikowanych chorób wymagających leczenia w szpitalu, podawania bardzo drogich leków. Raczej skupiam się na poprawie jakości życia, na unikaniu rozwoju pewnych problemów, takich jak cukrzyca czy otyłość. No tyle. Mhm. Dobra, to jeszcze, żebyśmy domknęli temat POZ-u i pacjentów, którzy przychodzą do ciebie, że tak powiem, w tej... no mówiąc brzydko, państwówce czy w publicznej ochronie zdrowia. A czy tam zdarzają się jednak pacjenci, którzy przychodzą i są bardzo zainteresowani stylem życia i mimo tych abstrakcyjnych 15 minut dają ci sygnał, że w tej grupie powiedzmy pacjentów są osoby, które tak naprawdę są gotowe i chętne podjąć pracę nad zmianą stylu życia? Bardzo mało jest takich pacjentów. Naprawdę na palcach jednej ręki mogę ich policzyć w dotychczasowej karierze. Fakt, że nie jest ona długa, bo pracuję w systemie od listopada. Tutaj to też jest informacja dla słuchaczy. Natomiast no, to jest mniejszość. Okej. No, twoja kariera jest dość młoda, dlatego zależy mi jak najszybciej ciebie na podcast złapać, póki się jeszcze nie wypaliłeś, mówiąc pół żartem, pół serio. A teraz jeśli chodzi o działalność prywatną, bo rozumiem już tak bardziej skupimy się tutaj na tej grupie osób, no bo
Niestety ani ty, ani ja nie przeskoczymy chyba tego systemu, niestety. Więc jak to jest w tej działalności prywatnej? Bo zanim przejdziemy do kwestii czegoś, co się ładnie nazywa medycyną prewencyjną czy prewencją pierwotną, bo to jest coś, na czym chciałbym w zasadzie oprzeć naszą rozmowę najbardziej, to jeszcze takie kwestie rozgrzewkowe. Czy wśród tej drugiej grupy pacjentów są osoby, które są może teraz nie tyle na tak, jeśli chodzi o styl życia, ale są bardzo na nie, jeśli chodzi o farmakologię? Tak. I to jest też paradoks, bo często te osoby korzystają z bardzo dużej ilości substancji z czarnego rynku, suplementów nieznanego pochodzenia tak naprawdę, nieznanych marek, peptydów, hormonów, ale jeśli chcesz dać im lek na nadciśnienie, to pojawia się problem z tolerancją takiej informacji. Myślę, że to jest bardzo duży problem. Ta Big Pharma zraziła do siebie naprawdę ludzi. Myślę, że tutaj trochę trzeba by było poprawić też tą reputację leków, ponieważ no, mają one swoje wskazania, mają swoje zalety, zastosowane mądrze jako narzędzia, naprawdę zdają egzamin i uważam, że są potrzebne. Są potrzebne, jeśli masz cel żyć długo i w zdrowiu. Dobra, to tu właśnie dotkniemy teraz, jak już mamy pięknie wynawigowany temat. Chciałbym się bardzo mocno skupić z tobą na osi takiej mądrej, fajnej, nowoczesnej integracji stylu życia, który my generalnie jakoś, z jakiegoś powodu traktujemy i utożsamiamy z naturalnymi metodami pod tytułem dieta, sen, trening, z farmakologią. Czyli to, co utożsamiamy często, nie zawsze, ale często ze straszną Big Pharmą, jakimiś szemranymi interesami. Bo również zgadzam się z tobą absolutnie i sam jestem promotorem takiego podejścia, w którym uważam, że to właśnie ta synergia i mądre połączenie, nowoczesne połączenie tych dwóch rzeczy daje najlepsze efekty, szczególnie jeśli chcemy żyć długo i zdrowo. I szczególnie jeżeli bawimy się w różne podejrzane suplementy, środki, terapie i tego typu historie, to czasami to wsparcie farmakologiczne jest mądre, a brak tego wsparcia jest mało mądre. Więc powiedz mi, proszę, skupiając się teraz na tej grupie pacjentów, która przychodzi prywatnie, co jest strasznie przykre, bo chciałbym jako odbiorca tej ochrony zdrowia móc pójść publicznie również do lekarza i wiedzieć, że mam tam czas, przestrzeń i zasoby na to, by rozmawiać o tak zwanym całokształcie. No ale jest jak jest, więc tego nie zmienimy. To powiedz mi proszę z twojej perspektywy, jakie są takie najbardziej niezadbane, a jednocześnie najłatwiejsze rzeczy, które my jako pacjenci, jako ludzie, bo nie chcę też mówić pacjenci, chcę też powiedzieć o ludziach, którzy po prostu chcą profilaktycznie podejść do tematu swojego zdrowia. Co my zaniedbujemy najbardziej? Nie badacie się. Mhm. Kropka. Tak naprawdę, nie? Nie, no jest tych czynników więcej. A pod pojęciem nie badamy się, co masz na myśli dokładnie? Podstawowe parametry. Ciśnienie. To jest tak niedoceniony parametr. Panuje przekonanie, że jeśli nie boli głowa, twarz nie jest czerwona, nie mam mroczków, no to ciśnienie jest dobre, nie ma potrzeby go mierzyć. No to nie jest prawda. To ciśnienie daje objawy, jak jest już naprawdę bardzo wysokie. Tak naprawdę, jeśli to ciśnienie jest powyżej 130, no to jest już temat do zastanowienia się, czy to jest dla mnie norma, czy to ciśnienie jest już podwyższone. To jest taki parametr, który naprawdę wpływa dramatycznie na uszkodzenie śródbłonka naczyń i długoterminowo, tak jak mówisz o tej ekspozycji na przykład na cholesterol w czasie, tak i tutaj można to pomnożyć, ciśnienie razy czas i mamy jakiś tam współczynnik uszkodzenia generalnie, upraszczając. Także to jest to. Gospodarka węglowodanowa, glukoza naczyń zwykła. Tutaj już widać trendy. Nie trzeba żadnej badać do tego insuliny, wystarczy tą glukozę i już widać, czy coś się dzieje. Wiadomo, nie jest to bardzo dokładne badanie, ale patrząc globalnie na
społeczeństwo nie jest wykonywany. A nawet jeśli jest, wyjdzie 110, 105, ktoś sobie tłumaczy, a zjadłem rogala na kolację z dżemem i jest fajnie, nie? Bo pewnie dlatego. No nie jest tak. Tu zatrzymajmy się, bo chciałbym trochę dotknąć tego ciśnienia. Z twojej perspektywy, jak najlepiej by to wyglądało? Gdyby ktoś, kto jest naprawdę świadomy, ogarnięty i chce to jeszcze lepiej ogarniać, co powinien zrobić, żeby było dobrze? Czy to oznacza, że ma codziennie rano i wieczorem pierwsze co robić, to sięgać do ciśnieniomierza i mankietu, o ile dobrze dobierze rozmiar? Czy wystarczy, nie wiem, raz na jakiś czas sobie przez tydzień wyłapać jakąś tendencję? Jak to wygląda? Co ty byś chciał jako lekarz, nowoczesny lekarz, zobaczyć i powiedzieć, dobra, gość lub gościuwa, jak to się teraz mówi, wykonała super robotę, jeśli chodzi o ciśnienie, ja teraz mogę na tym popracować. Z perspektywy lekarza w gabinecie bardzo doceniam, kiedy pacjent przyniesie ze sobą dzienniczek takich pomiarów, co najmniej rano, wieczorem, przez 7 dni, z zapisywanym ciśnieniem oraz pulsem. I to już daje pewien wgląd w tendencję tych ciśnień u tego danego człowieka. Mhm. Oczywiście nie pokazuje to 100% zmian, jakie następują. Jest ogromna dziura w ciągu dnia. Być może rano i wieczorem to ciśnienie jest dobre, a w ciągu dnia podnosi się dwa razy, dajmy na to, bo ktoś ma jakieś duże stresy, jest bardzo emocjonalny i ma tendencje i to ciśnienie może się bardzo podnosić. Albo na przykład w nocy to ciśnienie może też się podnosić, między innymi u cukrzyków, gdzie ten rytm ciśnień dobowy jest, bywa odwrócony. Mhm. No ale wiadomo, jako taki przesiew, jako to, co pacjent może zrobić sam przed wizytą u lekarza, zmierzyć rano, wieczorem to ciśnienie, zapisywać przez 7 dni i to naprawdę daje bardzo dużo informacji już wstępnie i oszczędza bardzo dużo czasu później. Okej, a mimo wszystko polecałbyś sobie sprawdzić raz na jakiś czas ciśnienie w ciągu dnia, nawet jeżeli wiesz, ktoś, nie wiem, tam wypił kawę, nie wiem, jest przed treningiem albo po treningu, po pracy, po spacerze, mimo wszystko, bo tu od razu pytam w imieniu tych osób, które zobaczą gdzieś tam na wskazaniach tych nowoczesnych ciśnieniomierzy, kiedy należy to sprawdzać, że nie po wysiłku, nie po posiłku, najlepiej między tym, tą i tą godziną w ciągu poranka i wieczorem, ale czy mimo wszystko warto sobie to ciśnienie gdzieś tam wyrywkowo sprawdzać w ciągu dnia, nawet po kawie, nawet po jakimś tam wysiłku? Generalnie warto sprawdzać, czy po wysiłku, no wiadomo, no to ciśnienie po wysiłku też nie powinno być 200, więc jeśli będzie 200, no to jest już jakiś znak, sygnał, że coś się dzieje. Trzeba te informacje odnosić do kontekstu na pewno. Jeśli mierzysz z rana i masz ciśnienie 120, a po wysiłku masz 140, no to jakby jest to pewna logiczna ciągłość i coś, na co trzeba wziąć poprawkę. Natomiast tak jak mówię, gdyby po wysiłku wyszło 200, no to myślę, że byłoby to wskazanie do jakiejś dalszej diagnostyki i co najmniej wizyty u kardiologa w dalszej kolejności, badania echo serca i tak dalej. Dobra. Myślę, że warto to ciśnienie badać przesiewowo. Nie mówię, że codziennie, ale raz na tydzień sobie zmierzyć, ustalić sobie nawet rytuał w niedzielę przed kościołem rano, mierzę sobie ciśnienie. I tak żyć. I tak żyć. Dobra, a z tą tak glukozą? Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć. Co z glukozą? Bo ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że jak skaczę powyżej 90, nawet na keto, a może w szczególności na keto, to nie jest to normalne zjawisko, też na podstawie badań, powiązania z przyspieszonym procesem miażdżycy również. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo wspomniałeś już sam, więc w sumie na pytanie odpowiedziałeś, ale chciałbym, żebyś trochę więcej jeszcze opowiedział o tej glukozie, bo z jednej strony pewnie usłyszą to osoby, które są generalnie zainteresowane zdrowiem, ale z drugiej też trochę się ocieramy jednak o niszę keto, w której potężnym problemem jest promowanie, już powiem tak wprost, brudnej ketozy, która jednak prowadzi do tego, że w miarę upływu czasu ta glukoza na czczo rośnie wysoko, 100, 105, 110 mg na decylitr i ludzie wtedy mówią często, no dobra Dawid, ale to nie jest ten sam problem, co na węglach, bo ja mam niską insulinę, no i nie jem tyle węgli, to mi nic nie grozi, to jest normalne zjawisko, naturalne, fizjologiczne.
Czy tak jest, panie Pawle? Nie nazwałbym tego zjawiskiem fizjologicznym, szczególnie biorąc pod uwagę takie fakty jak to, że gdy ta glikemia osiąga ten poziom 100, 105, to jest taki poziom, który powoduje początek zjawisk takich prowadzących do powikłań makronaczyniowych, czyli tak naprawdę do miażdżycy. Ta glikemia nadczoprzewlekle na tym poziomie, ona długoterminowo, na zasadzie właśnie tej ekspozycji kropli, która drąży skałę, będzie niszczyła naczynia. Więc jeśli ktoś chce żyć zdrowo i długo, a myślę, że wszyscy odbiorcy tutaj chcą, no to ta glikemia 100-105 powinna już niepokoić. Jaką glikemię chciałbyś zobaczyć u swoich pacjentów? Dobrą. Dobrą. Tak. Myślę, że jeśli ta glikemia jest w zakresie 75-85, nie czepiałbym się. Mhm. Uważasz, że ma sens... A co ty myślisz na ten temat? Ja nawet sobie trochę zawyżyłem do 89, bo te 90 mg, na ile kojarzę, jest tą taką wartością graniczną, powyżej której zaczyna się problem. Ale za niska glikemia też dobra nie jest. Natomiast często mam okazję pracować z... Ja mówię klientami, bo lekarzem nie jestem, z osobami, które mogą mieć hipoglikemię, również na keto, i nie uważam, żeby też to było dobre zjawisko. Po pierwsze dlatego, że takie bujanie hormonami stresu long term no nie przełoży się na, ani na zdrowie, ani na dobre samopoczucie, ani na dobrą regenerację okołotreningową. Ale po drugie też dlatego, że często jest ten efekt odbicia, gdzie po mocnej hipce jest spora hiperglikemia, co też na dłuższą metę dobre nie jest. Więc gdzieś w te rejony 75-89 ja bym również tu był happy, gdybym to widział. Natomiast tu pojawia się drugi temat. CGM. Ostatnio dość popularny, być może za bardzo popularny, być może fajne narzędzie, ale przejęte w cudzysłowie przez różne grupy interesu, influ. Jak to z twojej strony wygląda? Gdybyś zobaczył taki profil, wiesz, w aplikacji u pacjenta, z całego dnia, z całej, być może nawet dwóch tygodni, byłoby to in plus? Czy w ogóle, i tu od razu drugie pytanie, czy podawałbyś, podajesz, czy popierasz, czy zalecasz badanie krzywej cukrowej? Ten profil glikemii na pewno dużo by mówił, natomiast w ujęciu populacyjnym, no jest to duży koszt. Myślę, że trzeba było się zastanowić, czy dany pacjent tego CGM-a potrzebuje, czy wystarczy u niego zrobić tą hemoglobinę glikowaną, która też da już jakieś pojęcie o tej średniej glikemii u niego. Wiadomo, nie powie dokładnie, jak się zachowuje ten cukier po posiłkach, no ale to można gdzieś tam, jeśli jest relatywnie zdrowy, nie dokucza mu nic i robimy taki przesiew, myślę, że to wystarczy. I można go dopytać, jak się czuje, kiedy zje węglowodany, kiedy zje posiłek, który zawiera mniej tych węglowodanów, czy rano budzi się głodny, czy w nocy budzi się głodny, czy podjada i tak dalej. Także myślę, że to dużo zależy od kontekstu. Na pewno każdemu bym nie dawał CGM-u ze względu w tej chwili na cenę. Gdzieś tam myślę, że każdy mógłby rozważyć, żeby sobie chociaż raz taki CGM założyć, żeby pod fajną kontrolą jakiegoś specjalisty, być może dietetyka, zobaczyć, jak reaguje na pewne pożywienia, pokarmy, jak się ta gospodarka u niego zachowuje. Natomiast na pewno nie u każdego. I drugie pytanie. Krzywa cukrowa. Jakbyś mi przypomniał. Aha, krzywa cukrowa. Najnowsze trendy są takie, że ta krzywa cukrowa prawdopodobnie, wydaje się niefizjologicznym badaniem. Takim, który faktycznie może wyjść nawet dobrze, a nie, to wcale nie wyklucza zaburzeń gospodarki węglowodanowej, z czym też się spotykam. Zlecam pacjentowi glikemię nadczo, hemoglobinę glikowaną, krzywą cukrową i na przykład w krzywej wychodzi po dwóch godzinach glikemia 100. Super, nie? Natomiast hemoglobina glikowana 6,5 i glikemia nadczo 115. Gdzie ta hemoglobina glikowana w zasadzie jest już podstawą według wytycznych do rozpoznania cukrzycy.
Także nie opierałbym się raczej tylko i wyłącznie na tym OGTT, na tej krzywej cukrowej. Mhm. Nie chcę tutaj podkopywać wytycznych, bo ta krzywa cukrowa wytycznych jest. To są wytyczne ustalone przez większe głowy niż ja. Nie chcę podburzać tego autorytetu. Natomiast zdaje się, że być może nie ma takiego sensu, jaki jej nadawano wcześniej. Okej. Okay. Mamy nadciśnienie, mamy glukozę. Co jeszcze chciałbyś zobaczyć? U kogoś, kto jest świadomy i chce to dobrze wszystko opykać. W ogóle tu jeszcze zanim do tego przejdziemy, nie masz wrażenia, że słowo pacjent w podejściu medycyny prewencyjnej czy profilaktyki jest trochę dziwne? No bo pacjent co do zasady to osoba, która jest chora, którą trzeba wyleczyć, a osoba, która jest zdrowa i chce być dalej zdrowa, jest pacjentem czy klientem? Dla mnie z perspektywy lekarza pacjent to jest coś więcej niż osoba chora, bo to jest pewien status, i któremu należy się odpowiednie podejście, odpowiedni szacunek. Jakby pacjent ma swoje prawa, to też jest ustalone ustawowo, prawa pacjenta, każdy może sobie tam je przeczytać, zajrzeć, jakie są. I wydaje mi się, że to jest pewien status, nie tyle... Zabrakło mi teraz słowa, jakby to dokładnie określić. Natomiast nie pozbywałbym się tego terminu pacjent w odniesieniu do osób, które chcą też leczyć się, w cudzysłowie, leczyć prewencyjnie. Okej, dobra. To w takim razie idąc dalej. Mamy nadciśnienie, mamy glukozę. Co jeszcze? Glikemię. Mamy glikemię, mamy nadciśnienie. No, obwód pasa. Ten obwód pasa też koreluje z pewnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, z długością życia, z miażdżycą, z różnymi chorobami. Myślę, że to też jest parametr, który każdy powinien sobie przed wizytą u lekarza zmierzyć. Najlepiej zrobić to na czczo i tyle. I przyjść z taką informacją gotową do lekarza i powiedzieć, że no, panie doktorzu, mam taki obwód pasa, czy to jest dobrze? Jeśli lekarz jest ogarnięty, no zwróci na to uwagę. Podczas takiej konwencjonalnej wizyty nie ma na to czasu, żeby ten obwód pasa mierzyć. Nie spotkałem się z tym, żeby lekarze w takiej podstawowej opiece zdrowotnej na przykład mierzyli ten obwód. Ale jeśli pacjent przyjdzie z gotową informacją, myślę, że to już będzie jakiś punkt zaczepienia i lekarz wtedy no, nie będzie mógł tego zignorować. Jeśli zignoruje, no to będzie źle świadczyło. Okej. Dobra, to tu zrobimy małą wstawkę, bo jeszcze z tego, co mówisz, to tak sobie próbuję to poukładać w ten sposób. Podstawowa ochrona zdrowia, czy opieka zdrowia, wychodzi na to, że nie jest do końca po to, by indywidualnie podejść do pacjenta. Po prostu... Absolutnie. Co do zasady, ona jest tak ułożona, że nie ma szans tego zrobić. Teraz wchodzi opieka koordynowana, w której być może to się zmieni. Ja jeszcze w tym systemie nie pracuję, nie znam dokładnie szczegółów, na czym to polega. Natomiast tam jest część też przeznaczona właśnie na edukację pacjenta, na konsultacje dietetyczne między innymi. Te POZ-y mają zatrudniać dietetyków, ma być łatwy dostęp do diagnostyki kardiologicznej, endokrynologicznej i pulmonologicznej bodajże. Coś idzie w dobrym kierunku, natomiast w mieście, w którym pracuję, chyba żadna przychodnia jeszcze w takim trybie nie działa. Szczególnie tak nam mówię, bo... Tak się zastanawiam, bo jak jestem na przykład na konferencjach albo czytam jakieś nowe wytyczne, nowe badania, oglądam jakieś wykłady i tak dalej, no to praktycznie każdy jak jeden mąż i żona mówi o medycynie personalizowanej, o indywidualnym podejściu, indywidualna odpowiedź na leki, na dietę. W ogóle edukacja jest strasznie ważna, no bo bez tej świadomości i edukacji pacjenta ciężko zrobić dużo i trwale. Tylko jak potem się zderzam z tobą mówiącym o 15 minutach, a w to wszystko wlicza się jeszcze, wiesz, dokumentacja, to how? No, nie da się. Nie da się. Ja nie potrafię. I teraz zastanawiam może są tacy zdolni na świecie, ale...
gdzie jest pole na to wszystko? W sensie, czy ta podstawowa opieka ma służyć zaopiekowaniu się ludźmi, którzy nie wymagają indywidualnego podejścia? Tylko jeśli tak, to w takim razie jakiego? Jacy to są ludzie? A ta indywidualna ma być takim no, trochę przywilejem dla tych, których stać na prywatną opiekę u lekarza. Mhm. I to takiego nowoczesnego lekarza. No bo trochę tak to wygląda. Problem jest taki, że nawet jak przyjdzie pacjent prewencyjny, zdrowy generalnie, ma swoje wyniki, zrobił sobie prywatnie, żeby już nie czekać i przyjdzie do lekarza, pokazuje te wyniki, powie, że no, on chciałby być długo zdrowy, prosi o interpretację, o jakąś edukację. Mhm. To lekarze będący już w tym trybie pracy z tymi pacjentami chorymi często patrzą na te wyniki, nie ma tam żadnych strzałeczek i mówią, no proszę pana, proszę pani, wszystko jest w normie. Nie poświęcają tego czasu na zagłębianie się, na jakąś dalszą edukację. Być może sami w tej chwili danej nie budzą w sobie tych skojarzeń z tymi rzeczami, które powinny im się kojarzyć z danym, z daną konstelacją wyników. Mhm. No bo są w trybie ostrej pracy, gdzie przychodzą pacjenci na zmianę, ci po skierowanie, a ci, którzy są w stanie zagrożenia życia i chodzili tak 3 dni w domu i postanowili przyjść do lekarza. Mhm. Także ta medycyna prewencyjna, ona jest bardzo marginalizowana. Trochę jest naszej winy w tym jako lekarzy, trochę jest w tym winy pacjentów, dużo jest winy w tym systemu. Co z tym zrobić? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że zmiana systemowa, tutaj Dawid Dobropolski na ministra zdrowia musiałby wystartować i wtedy... Lista numer 1. Dobra. Można by było coś. Okej, to wiecie, gdzie głosować. Co z lipidogramem? Czy to jest też temat, który... Kolejny temat rzeka. Tak, ale czy wrzuciłbyś go do worka pod tytułem przychodzi, już powiem, chłop do lekarza, żeby nikt nie zarzucił tutaj dziadostwa. I lekarz się wkurza, panie, dlaczego pan nie zbadałeś lipidogramu? Tak czy nie? No nie. Nie spotkałem się z tym, żeby lekarz się wkurzył, panie, czemu nie zbadałeś lipidogramu. Okay. Ja te lipidogramy zlecam, może zbyt często nawet, w kontekście interesu przychodni, no bo to przychodnia płaci za te badania. Natomiast ja każdego pacjenta, widząc pierwszy raz, chcę, mając dalszą opiekę nad nim, chcę wiedzieć, na czym stoję, więc ten pakiet dostaję. Większość osób, które mam pod opieką, taki w wieku 40, 50, 60 lat, ten lipidogram ma rozjechany, bardziej lub mniej. Możesz więcej powiedzieć, jak interpretujesz rozjechany lipidogram bardziej lub mniej? Jakie parametry? Opieram się głównie na LDL-u, na cholesterolu nie HDL, na trójglicerydach. Nie? To są rzeczy, na które zwracam uwagę. Częstym zjawiskiem są te trójglicerydy 150, 160 i reszta cholesteroli w cudzysłowie w normie. No i pacjent mówi, że z tym chodził, że nikt mu na to nie zwrócił uwagi i że to jest chyba dobrze, doktorze. No ja tak na to patrzę, myślę sobie, no nie do końca, no i staram się wyedukować, staram się powiedzieć, jakie z grubsza czynniki mają na to wpływ. Pytam o te podstawowe rzeczy typu węglowodany prosty czy alkohol, bo na głębsze pytania podczas tej wizyty nie ma czasu. Zwykle już podczas tych dwóch pytań o węglowodany i alkohol udaje się znaleźć przyczynę. No ale to jest problem. To jest problem i brak świadomości. Także myślę, wracając do tego pytania twojego, co w prosty sposób można poprawić, no to myślę, że gdyby pacjent miał tą chęć edukacji samym, to by naprawdę dużo pomogło. Ci prywatni pacjenci faktycznie, oni są wyedukowani, oni czytają, natomiast ci, których spotykam w publicznej ochronie zdrowia, oni są bardzo niewyedukowani. To są ludzie często biedni. Ludzie gdzieś tam zaniedbani.
oni nie spędzają czasu na czytaniu artykułów Dobropolskiego czy na oglądaniu YouTube'a, tylko no nie chcę mówić tutaj, jakie są peryferia życia takich osób, bo nie o to tu chodzi, ale no po prostu bardzo duża liczba osób jest taka, że naprawdę nawet nie ma dostępu do tych informacji. Okej. No to tutaj pojawia mi się bardzo ciekawy zgrzyt, bo w mojej bańce jest tak, że lekarze to w ogóle są na lipidogram tak cięci, że każdy lekarz przepisuje badanie lipidogramu i każdy lekarz, jak tylko widzi jakiekolwiek odchylenia, to od razu przepisuje statyny. Podczas gdy ty mówisz, że często przychodzi pacjent, który mówi, że żaden inny lekarz nic z tym nie robił. Ja nawet wczoraj, jak rozmawiałem z paroma ludźmi z branży zdrowia, to też mi powiedzieli, że Dawid, to nie jest tak, że każdy lekarz bierze pod uwagę lipidogram, że każdy lekarz bierze dużą uwagę, czy raczej kładzie duży nacisk na to, żeby ten lipidogram jak najwcześniej był ogarnięty. No i teraz się zastanawiam, czy masz jakiś komentarz w tej sprawie, bo ja tutaj mam trochę dysonans. Z jednej strony ludzie mówią, że lipidogram to jest po prostu czerwona płachta na lekarza, z drugiej słyszę, że to nie jest tak, że każdy lekarz zwraca na to dużą uwagę. Wiesz co, myślę, że to, z czym się spotkałeś, to jest trochę jak negatywne opinie w internecie. Piszą je ci, którzy są niezadowoleni. I przez to w twojej głowie powstała ta bańka restrykcyjnego podejścia do lipidogramu i przepisywania za każdym razem statyny. Tak mi się wydaje, że to jest ten mechanizm. Dobra. Okej, lipidogram. Powiedz mi jeszcze, czy idąc bardziej w kierunku twojej działalności prywatnej, prywatnych pacjentów, czy zdarza się, że oprócz wspomnianego nie HDL-a, LDL-C i triksów zlecasz też bardziej rozszerzone wyniki lub bierzesz je pod uwagę, typu właśnie ApoB czy LPA czy jakieś inne rzeczy? Dokładnie. Jak zlecam, to właśnie ApoB czy LPA. Albo u pacjentów, którzy bardzo chcą o siebie zadbać, mieć bardzo doprecyzowane ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko jakiegoś tam zawału udaru w przyszłości, albo u pacjentów gdzieś już bazowo obciążonych dużym ryzykiem, na przykład w rodzinie wczesne zgony z powodu udaru, z powodu zawału serca. Wtedy te badania zlecam. Te badania są relatywnie drogie, też z tego, co wiem, nie wszystkie laboratoria wykonują to tak, jakbyśmy chcieli. Tutaj szczegółów nie znam, myślę, że więcej byś na ten temat powiedział. Natomiast no, praktykuję te badania, opieram się na nich. No wiadomo, jeśli na przykład ta lipoproteina A wychodzi wysoka, no to gdzieś tam bardziej dbamy z pacjentem wtedy o to, aby uciąć te inne czynniki ryzyka, na które można wpłynąć. No i pozostaje obserwować te nowe badania kliniczne nad lekami stricte na LPA. Myślę, że za parę lat może być ciekawie. Dobrze, a co poza lipidogramem? Czy jeszcze są jakieś takie rzeczy typu, nie wiem, morfologia? Bierzesz to pod uwagę jako coś takiego naprawdę pierwszego rzutu, że fajnie, że ktoś to wykonał, że przychodzi do ciebie ze świeżą morfologią? Tak, zdecydowanie tak. No tutaj znowu trochę to będzie już nudne, ale nawiążę do tych pacjentów starszych, gdzie ta morfologia naprawdę ma znaczenie, bo już tutaj łagodna anemia może mówić o jakimś dużym problemie, gdzieś trzeba było zrobić gastroskopię, kolonoskopię. No różne rzeczy można znaleźć wówczas, między innymi nowotwory. Także to jest bardzo ważne i też kwestia potencjalnych niedoborów. Żelazo czy witaminy z grupy B, to też w tej morfologii bardzo ładnie widać czasami. No wiadomo, takich subtelnych niedoborów ta morfologia nie pokaże, no ale jako przesiew dokładnie. Tak. Masz jeszcze jakieś parametry, które warto tutaj zanotować, odnotować? Nawet bardziej dotykając tej prywatnej, pacjentów prywatnych, no niestety muszę o nich więcej powiedzieć, bo po prostu mamy tutaj więcej możliwości. I zakładam też, że raczej pacjenci prywatni będą słuchać naszej rozmowy, więc tutaj z myślą o nich, co jeszcze z twojej perspektywy my zaniedbujemy, olewamy. Pomijając, że ogólnie się nie badamy, może jeszcze powiedz, jak często powinniśmy się badać, tak żeby było minimalnie dobrze.
Myślę, że to jest bardzo ogólne pytanie, no ale gdyby każdy chociaż raz w roku zrobił sobie badania takie przeglądowe, podstawowe nawet, no to już będzie ok. Populacyjnie na tym wyjdziemy naprawdę na plus. Indywidualnie też, jeśli ktoś tego nie robi w takiej częstotliwości, to też myślę, że odniesie z tego pewne korzyści. Jeśli trafi do interpretacji, to odpowiedniego specjalisty. Tylko tu od razu powiem, no niestety, nawet w rodzinie mam takie przypadki, które mówią, że po co ja się będę badał, jeszcze coś znajdą. Albo będę się badał, jak będzie źle, a na razie jest dobrze, bo to się nie badam. Brzmi znajomo? Czy to jest tylko mój jakiś niewdzięczny przypadek? Brzmi znajomo. Mam takich pacjentów też, nie? Którzy mają od lat glikemię 105, ale oni cukrzycy nie mają. To ja im wtedy mówię, no dobrze, to możemy się założyć, zrobimy tutaj taki eksperyment i zlecam im wtedy hemoglobinę glikowaną. No i tutaj już liczby mówią same za siebie wówczas. Boję się, że albo szkoda w sumie, że glikemia nie boli, lipidogram nie boli, bo gdyby bolał, to bardzo szybko podejrzewam, mielibyśmy dużo fajnych badań, ludzi badających się regularnie i robiących z tym, tak, co trzeba od razu. Nie? No, generalnie ból to jest główna przyczyna, z jaką zwraca się pacjent do lekarza. Dobra, żebyśmy domknęli wątek tych takich parametrów, coś jeszcze byś tutaj dodał? Zwróciłbym uwagę może na nietypową rzecz w medycynie prewencyjnej, ale na astmę oskrzelową. Astma oskrzelowa to jest taki stan przewlekłego zapalenia w oskrzelach, który nieodpowiednio leczony czy nieleczony powoduje do stałego obkurczenia oskrzeli, stałej obturacji tak zwanej i upośledzenia parametrów oddechowych. W wieku 40, 50, 60 lat można już mieć przewlekle duszność z tego powodu, że gdzieś tam za dzieciaka czy w wieku młodej dorosłości tej astmy się nie leczyło. Cała masa pacjentów, którą spotykam, miała tą astmę gdzieś w przeszłości i została z takim lekiem rozkurczającym oskrzela, działającym krótko, bez działania przeciwzapalnego. Niestety według jakichkolwiek wytycznych i najnowszej wiedzy o astmie stosowanie takich leków tylko i wyłącznie nijak ma się do leczenia tej choroby i zapobiegania jej powikłaniom. Podstawą leczenia astmy są sterydy wziewne. W tej chwili są preparaty, które są prolekami i które działają lokalnie w płucach bez, może nie bez, ale z bardzo dużym ograniczeniem ogólnoustrojowych działań niepożądanych sterydów. Ponadto schematy leczenia są takie, że można te leki stosować doraźnie, jeśli astma jest dobrze kontrolowana. I to jest coś, na co naprawdę chciałbym zwrócić uwagę, bo można mieć zadbany lipidogram, można mieć super sylwetkę, można mieć dobry obwód pasa i dobre ciśnienie, ale jeśli będą te oskrzela przewlekle obkurczone, to w tym wieku 60-70 lat może pojawić się problem. Jeśli celujesz w setkę albo dłużej, no to jest to rzecz, nad którą warto się zastanowić. Takie objawy astmy generalnie, które powinny zwrócić naszą uwagę, nawet jeśli ta astma nie była zdiagnozowana, to taki niepozorny kaszelek, który gdzieś tam pojawia się na przykład wieczorami, w sezonie pylenia, w sezonie grzewczym, gdzieś takie drapanie w gardle, nie wiadomo skąd to do końca się bierze, ale co jakiś czas okresowo się nasila, czasami zanika i to jest już takie wskazanie, w mojej ocenie przynajmniej, do dalszego podrążania tematu. A na czym to drążenie tematu polega? Taka diagnostyka w tym Astmę można diagnozować generalnie na podstawie zgłaszanych objawów. Taką wstępną diagnozę można postawić. Natomiast wymaga to też pewnych testów w dalszej kolejności, testów takich oddechowych z użyciem spirometra czy pikoflometra. Natomiast w tych testach może wyjść tak, że ktoś ma na tyle łagodną astmę, że te wyniki będą poprawne. Na przykład osobiście ja tak miałem w swoim przypadku, dowód anegdotyczny, no ale tak to u mnie wyglądało. Ja dopiero na studiach, na zajęciach z alergologii zorientowałem się, że mam astmę, bo tak posłuchałem wykładów, skojarzyłem fakty i po prostu zacząłem stosować na początek leki regularnie, pierwszy miesiąc, dwa miesiące. W tej chwili stosuję go
raz na jakiś czas, w chwili tylko, kiedy poczuję jakiś objaw, i to pozwala mi na taką kontrolę, że ten lek jest stosowany raz na kilka miesięcy, gdzie wcześniej te objawy naprawdę regularnie bywały. Mega ciekawe. Wiesz co, tak jak powiedziałeś o tym, to się zastanawiam nad ludźmi, którzy mogą mieć reakcję, trochę oczywiście mówię to ze swojej własnej bańki, Jezus Maria, to ja za chwilę już sobie zdiagnozuję milion różnych problemów i chorób, które od początku swoich po prostu młodości będę musiał z tyłu głowy mieć i z nimi walczyć, podczas gdy równie dobrze mogę żyć tak, że sobie pożyję te pierwsze 50-60 lat, a dopiero potem będę się martwił o tym, jak jeszcze chwilę sobie pożyć w zdrowiu. Jeśli chodzi o to zmartwienie po 50 roku życia, no to w przypadku tej astmy i chorób płuc obturacyjnych, czyli tych zwężających w cudzysłowie skrzela, no to temat jest nieodwracalny już w tym wieku, nie? Jeśli jest przewlekłe zapalenie, zajdą tam takie zmiany, których nie odwrócisz nawet lekami rozkurczającymi. Tam już zostaje tylko zapobieganie pogorszaniu się. Czy ewentualne negatywne skutki brania tych leków na wczesnych etapach mogą w jakikolwiek sposób być większe niż nieleczenie tej astmy? No bo dużo ludzi też ma jednak, wiesz, że jak słyszy sterydy wziewne, no to już widzi totalnie rozwalony organizm, mówiąc kolokwialnie. Nie spotkałem się z zauważalnym wpływem tych sterydów na jakiekolwiek parametry u moich pacjentów. Mhm. Jakby glikemia się nie zmienia, lipidogram się nie zmienia, morfologia się nie zmienia, tak jakby ten steryd w ogóle się nie wchłaniał, a jeśli się wchłania, to w takiej dawce, której po prostu nie widać. Okay. Której efektów nie widać. Mhm. I tak jak mówię, jeśli astma jest dobrze kontrolowana, to można ten lek stosować naprawdę, tylko doraźnie. Są leki dwuskładnikowe, takie są zresztą najnowsze wytyczne GINA, aby stosować lek dwuskładnikowy, czyli w jednym jest długo i szybko działający lek rozkurczający oskrzela i jest steryd wziewny. Bierzesz taką dawkę przy poczuciu zaostrzenia czy jakiegoś napadu kaszlu. Jeśli ustępuje, przestajesz brać dalej, nie? Jeśli oczywiście wcześniej było dobrze kontrolowane. I na tej zasadzie przy tych zaostrzeniach bierzesz tylko jedną dawkę. Jeśli zaostrzenia są raz na pół roku, bierzesz raz na pół roku. Myślę, że ilość tej substancji jest znikoma w skali tego czasu. Mhm. A korzyści, które to niesie i zapobieganie rozwojowi tego przewlekłego zapalenia, gaszenie tego w zarodku, niesie dużo więcej korzyści, niż ten steryd mógłby nieść strat. Później pacjenci naprawdę wracają z ciężkimi zaostrzeniami, kiedy są źle leczeni. Na przykład miałem ostatnio takie małżeństwo. Mężczyzna, oboje wiek 60 lat, mężczyzna był przeziębiony po prostu. Kobieta, żona, nad płucami same świsty, saturacja 82%. Gdzie norma, wiemy, jest 95, nie? Czyli już miała bardzo ostrą duszność, znaczy bardzo ostrą, no to mało medycznie, w każdym razie miała niewydolność oddechową. Wolę, żebyś mówił mało medycznie, ale zrozumiale dla ludzi, także feel free. Ale później ktoś z branży dokopie się do tego filmiku i wiesz, jak jest. Słuchaj, biorę wszystko na siebie. Okej, co złego, to Dawid kazał mi mówić. Dokładnie. A co dobrego, to Paweł Denisiuk. Tak. Mam takie przemyślenie na podstawie tego, co mówisz, chyba że jeszcze chciałbyś dokończyć wątek tego case'a. No wątek tego case'a jest taki, że pani wypytana o objawy astmy, większość z nich potwierdziła, natomiast nigdy ta astma nie została zdiagnozowana dotychczas. Mm. Więc włączyłem jej po prostu empirycznie leki na astmę. No oczywiście z taką saturacją to jest case na szpital. Więc zaopatrzyłem w receptę, dostała leki wziewne działające szybko, dostała zastrzyk w tyłek ze sterydu. I tutaj się nie boimy tego, że ten steryd będzie miał jakieś działanie niepożądane, bo to jest stan po prostu zagrożenia życia. I chcemy jak najszybciej ten skurcz oskrzeli znieść i stan zapalny. No i poszła do szpitala. Już tutaj nie będę wnikał, co się dalej działo, bo to też budzi
moje wątpliwości co do jakości obsługi w publicznej ochronie zdrowia, natomiast pacjentka na lekach później w domku się wyrównała, także okay. Jest dobrze. Okej, no to w takim razie dwie refleksje. Ostatnia jest taka, że lepiej mieć kasę, jak chce się leczyć i dbać o siebie, niestety. Druga jest taka, że albo raczej pierwsza, że trochę wymaga to chyba od nas jako społeczności jakiejś zmiany albo wytworzenia nowego sposobu myślenia, bo trochę jest tak, że my traktujemy choroby i wejście w stan chorowania jako taką przykrą rzecz, która się pojawia, którą trzeba przecierpieć. Jeżeli się uda, to się z niej wychodzi, no i się żyje dalej. Natomiast jeżeli chcemy myśleć o tym tak, żeby żyć długo i zdrowo i chorować jak najmniej, albo jak najpóźniej, albo jak najlżej, to nie jest trochę tak, że musimy przedefiniować w ogóle stan chorowania i zacząć szybciej definiować, że mamy jakiś problem. Na przykład nie czekać do momentu, aż mi lekarz powie, że ja mam stan przedcukrzycowy albo cukrzycę, tylko dzisiaj kłuć tego cholernego palucha i zobaczyć, czy ja tej glukozy, tej glikemii nie przekraczam już teraz powyżej tych 90 mg na decylitr, co oznacza, że trochę jednak konfrontuję się codziennie, kiedy jestem zdrowy, młody, piękny, to nie ja, z myślą, że już dzisiaj mogę mieć jakiś problem, ale wolę mieć ten problem we wczesnej skali i się zajmować nim we wczesnej skali mało bolesnymi metodami, niż czekać, aż naprawdę będzie cholernie ciężko. No, definicji choroby bym tutaj nie zmieniał, natomiast prewencja jak najbardziej powinna mieć dużo większe znaczenie. Mhm. Z tą glikemią z palca nie wiem, czy tak bym się na tym opierał, bo tutaj wspomniałeś taki wątek. No wiadomo, jak jest z kalibracją tych glukometrów, one tam w ogóle nawet w opisie każdego z nich masz tam, że plus minus 15, czyli zmierzysz, możesz mieć wskazanie 90, ale to może być 75, nie? Albo 105, więc no tutaj raczej do monitorowania trendu, tak? Do samej diagnostyki nie. Tutaj też wszelkie wytyczne mówią o tym, że do diagnostyki powinna być używana krew żylna. Ale tak, wracając tutaj do naszego wątku, prewencja, 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 to by było i tańsze, i łatwiejsze, i każdemu żyłoby się lepiej. Nawet chyba budżet szpitala by się ucieszył, bo kojarzę taką wypowiedź, gdzie to pacjenci, którzy mają powikłania, generują największe dziury w budżecie, największe koszty i największą masakrę, jeśli chodzi o budżet, let's say, szpitala. Ale dobra, bo chciałbym to wzmocnić, chciałbym to na maksa podbić, jeżeli to jest w ogóle jeszcze bardziej możliwe, żeby podbić, że jeżeli chcemy myśleć o tym w ten sposób, to musimy się konfrontować z tymi parametrami, które kurde nie bolą, których nie czuć. Trochę z tą myślą, że ja już dzisiaj mogę mieć jakiś problem, ale wolę dzisiaj o tym wiedzieć, niż, bo cały czas mam wrażenie, że jeszcze u nas, nie wiem czy tylko u nas, czy po prostu jest to globalne takie myślenie, taka kultura zdrowia, gdzie choroba jest rzeczą złą, wstydliwą, jakąś tam, gdzie trochę podświadomie my odwlekamy ten moment, gdzie trzeba się tym tematem zająć, przez co również odwlekamy temat, gdzie badam lipidogram, jeżeli coś się dzieje z tym lipidogramem, to już dzisiaj muszę to zmienić, bo wiem, czym to grozi. Mam wrażenie, że to jest turbo niepopularne podejście, turbo nieseksowne podejście, chyba że jest inaczej i znowu żyję w jakiejś bańce, to jeśli tak, to powiedz mi o tym. Nie, no tutaj zgadzam się z tobą. No spotkałem się nawet z takim case'em, że po prostu pacjent miał cholesterol na przykład 500, znaczy nie na przykład, no to jest konkretny case. Cholesterol 500, wiek relatywnie młody, 26 lat. No i gdzieś tam spotkał się z lekarzami, z których spotkań to wyciągnął informację, że jest za młody na jakiekolwiek leczenie i poczeka, aż pojawią się powikłania. No i to uważam za pewną porażkę systemu. No i nad tym trzeba pracować. Bo trochę jest tak, że
system jest skalibrowany do naprawiania tych mocnych problemów, niekoniecznie do zapobiegania tym problemom. Dokładnie tak. I bardzo duże finanse idą właśnie na to, żeby naprawiać stany ostre, natomiast prewencja raczkuje, bo nie mówię, że się nie rozwija. Idzie, jest jakiś trend poprawy w tym kierunku, choćby ta opieka koordynowana, o której wspomniałem, natomiast to raczkuje, tego nie ma za dużo. A jest w ogóle takie formalne podejście, sformułowanie, specjalizacja jak medycyna prewencyjna? Jest coś takiego? Czy to jest jakiś oddolny slogan, którym się ludzie w branży posługują, żeby każdy wiedział mniej więcej o co chodzi, ale to nie jest nic formalnego? Nie ma takiej specjalizacji w tej chwili. Jest coś takiego jak Towarzystwo Medycyny Stylu Życia. Można robić tam u nich certyfikację. Bardzo duży nakład czasu i pracy poświęcają na edukację w zakresie właśnie zdrowego talerza czy pewnych nawyków ruchowych, które warto wprowadzać. Tam jest jakiś taki program Recepta na ruch. Nie zagłębiałem się w te punkty dokładnie, natomiast jest coś takiego. Takim lekarzem, jeśli chodzi o formalne specjalizacje, to powinien być lekarz rodzinny. I to na barkach lekarza rodzinnego spoczywa odpowiedzialność za prewencję. To, czy lekarz rodzinny wywiązuje się z tego obowiązku i czy w ogóle ma ku temu przestrzeń i narzędzia, no to jest druga kwestia. Znam lekarzy rodzinnych, którzy naprawdę są zaangażowani i aby wywiązać się z tego obowiązku, to wręcz nawijają jak maszynki w trakcie tej wizyty, bardzo dużo mówią pacjentom, no ale z drugiej strony kondensacja tych treści w 15 minutach też w mojej ocenie nie ma tutaj przełożenia na pozytywne efekty terapeutyczne, bo pacjent z tego zapamięta, że no ma za wysoki cholesterol i tyle, no. Nie? Czyli co, jest trochę tak, wiesz, już pobawmy się, jakbyś był ministrem, bo tylko na mnie zrzucasz ten ciężar, ale... Ja bym nie chciał być politykiem, także tutaj nie babraj mi rączek. Ja też nie, no to będziemy mówić do jakiegoś ministra, który jest. Teraz pytanie moje jest do ciebie takie, tak wiesz, między nami, ludźmi, normalnymi, zwykłymi, szarymi, żeby implementować medycynę prewencyjną publicznie, no to nie da się chyba tego zrobić, jak masz 15 minut na pacjenta. Nie da się. Fizycznie, technicznie się nie da. Trzeba by było to jakoś zmienić, nie? Znaczy tak, dałoby się, no. Tylko musiałoby to być rozplanowane na kilka wizyt. Pacjent musiałby przychodzić co jakiś czas na te 15 minut i wedle jakiegoś tam programu być edukowany w zakresie, który jest mu akurat potrzebny. I myślę, że to jest taka forma, gdzie dałoby się to zrobić. Okej. Natomiast no, problem jest taki, że codziennie rano pacjent przyjdzie do przychodni na przykład o 8.05, nie o 8, to już nie ma dla niego numerka. Nie. Jak pacjent siedzi za długo w gabinecie, no to już się zaczyna pukanie do drzwi. No to są takie naprawdę bardzo obrazowe przykłady, ale bardzo prawdziwe. To wcale nie sprzyja atmosferze skupienia. Bardzo jest to trudne do zniesienia. Trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby do takich warunków się zaadaptować pracy. Przynajmniej mi to sprawiło dużo problemów na początku swojej kariery. Bo naprawdę harmider, jaki jest dookoła, hałas na korytarzu, warunki w gabinecie na przykład, który też jest nie taki, jak być powinien w moich marzeniach, nazwijmy to. Nie wiem, wszędzie jakiś taki bałagan, nie można się skupić na tym, co jest ważne. Wszędzie jakieś ulotki od firm farmaceutycznych rozwieszone na ścianach, nazwy leków. Jeśli wiesz, jeśli masz bardzo taki mózg chwytliwy na pewne różne bodźce, ja taki mam, no to jest to wyzwanie. I w tym wszystkim, no,
priorytetem ciężko, żeby był pacjent, nie? I konkretnie dokładnie. Ona i jego problemy. Jej. Problem pacjenta w tym wszystkim ginie. Mhm. Pacjent nie jest wysłuchany i to jest, wiesz co, no, jakbym miał podać jeden problem, najważniejszy, mhm. to pacjent nie jest wysłuchany. A jeśli chodzi o przyczyny tego, są różne. Wcale tutaj nie obwiniam lekarzy o to jednoznacznie. Bo przyczyny są różne. I czas, zasoby, przestrzeń, cała masa przyczyn. Ale skupiając się już na tym najniższym szczebelku, no to pacjent nie jest wysłuchany. Jego problem nie jest zrozumiany. Często wystarczy, że poczuje to zrozumienie i już się czuje lepiej. Współpraca, nie? Współpraca, dokładnie. No. Wystarczy, naprawdę, czasami wystarczy spojrzeć w oczy, przestać pisać na tej klawiaturze, odstawić ten komputer na bok i posłuchać, porozmawiać, jak człowiek z człowiekiem. I to robi robotę. Swoją drogą, to co powiedziałeś, bym podbił nie tylko, oczywiście również na wątek lekarzy, ale generalnie na wątek różnej maści fachowców, naukowców, profesorów, doktorów, że ten element jak człowiek z człowiekiem jest szalenie porzucony, a powiedziałbym, że niezbędny. I mam wrażenie, że bez tej współpracy takiej ludzkiej pomiędzy dwoma stronami, czy dwiema, tutaj musiałbym profesora Bralczyka zapytać, bez tego trochę mam wrażenie, że ludzie, którzy naprawdę powinni być autorytetami, się oddalają od społeczeństwa, a w ich miejsce przychodzą różni influ, różni eksperci, którzy właśnie tą lukę współpracy ludzkiej wypełniają. No, stają się autorytetami, ale naukowymi. Tak. A w pracy nie mamy do czynienia z naukowcami, tylko z pacjentami. Właśnie tutaj to, o czym mówię, status pacjenta. To jest człowiek, który wymaga odpowiedniego podejścia, szacunku, uwagi. No i nie powinniśmy traktować ich jako przypadek naukowy i zasypywać wytycznymi, a po prostu porozmawiać i zrozumieć ten problem. Mhm. Trochę tak bardziej partnersko, nie? Nie władca i podwładny. Dokładnie tak. No, mhm. Mam też tendencję w ostatnim czasie do przechodzenia z pacjentami na ty. Nie wiem, czy tak powinno być, czy nie zostanę za to gdzieś tam kiedyś skwitowany w środowisku. Natomiast też czuję, że ta współpraca jest lepsza. Pacjenci mimo wszystko nie spoufalają się. Mhm. Po prostu czują tą relację partnerską, tak jak to nazwałeś. No teraz niestety, ale dałeś mi taki pretekst, że nie mogę ci tego odpuścić. Muszę zapytać. Odpowiedz oczywiście tak, jak czujesz, jak chcesz, ale może tak lub nie. O, to może być bardzo dobre. Albo bardzo groźne. Jest między wami lekarzami w środowisku atmosfera współpracy czy podkładania sobie świń? To zależy. To zależy. Często można spotkać podkładanie świń, niestety. Jeśli robisz coś innego, co nie wpasowuje się w światopogląd kolegów i koleżanek, możesz się spodziewać tego, że będziesz miał donos do izby lekarskiej, że będziesz obsmarowany na grupie na Facebooku, że wspólnie zrobią burzę mózgów, jak tutaj zrobić, żeby było gorzej, bo przecież nie masz jeszcze specjalizacji, więc nie powinieneś leczyć tego lipidogramu i cukrzycy. No myślę, że wnioski tutaj pacjenci powinni wyciągnąć z tego sami. Mhm. Natomiast nie uogólniając, też jest atmosfera wsparcia, tylko trzeba trafić na odpowiednich ludzi. Trzeba tych ludzi sobie znaleźć, dobrać i naprawdę tacy są. Są lekarze i to wcale nie ma ich mało. Jest bardzo duża liczba lekarzy takich, którzy, na których można polegać i pacjenci mogą na nich polegać i ja jako lekarz mogę na nich polegać. No mówię, jestem tak naprawdę na początku swojej ścieżki zawodowej. Już zdążyłem czy na stażach, czy już w pracy jako
duży lekarz, poznać takich, na których naprawdę mogę liczyć, mogę napisać SMS-a, mogę zadzwonić, mogę zapytać i oni pomagają. I bez oceniania, bez jakiegoś tutaj wytykania, naprawdę jest ta atmosfera wsparcia. Kwestia, no myślę, że jak w każdym środowisku, dobrania wokół siebie odpowiednich ludzi, a kości wyrzucić. Tak. To zapytam o jeszcze jeden temat, który jest tematem bardzo ważnym, a jednocześnie bardzo dziwnym. I ta dziwność wynika z tego, w ogóle dla mnie to jest chore, że sam fakt, że muszę robić ten disclaimer, nie powinno tak być, ale jednak. Kwestia wytycznych i działania poza wytycznymi. Czy jest tak, że wytyczne lub sposób takiego działania, w którym lekarz nie trzymałby się sztywno wytycznych, mógłby sprawić, że lekarz będzie miał ogromne problemy, wliczając w to, nie wiem, więzienie. I gdyby tego nie było, to lekarze mogliby o wiele szerzej podejść do pacjenta, o wiele bardziej indywidualnie. Czy tu jest kwestia tego, że tu nie chodzi o wytyczne, tylko chodzi o te 15 minut, które macie na pacjenta? Masz jakiś komentarz w tej sprawie? Ja mam podejście takie, że wytyczne to jest pewien drogowskaz. Że jeśli nie wiesz, to czytasz wytyczne i już wiesz. Jeśli dopiero się uczysz, czytasz wytyczne i masz podstawę. Natomiast to jest jak z przepisem na danie. Możesz zrobić obiad z przepisu z internetu i on będzie ten obiad będzie poprawny. Będzie dało się go zjeść, będzie nawet smaczny. Natomiast on nie będzie dostosowany do twoich kubków smakowych. Jeśli nie zmodyfikujesz w tym przepisie pod siebie, no to on nie spełni twoich wszelkich oczekiwań, bo nie ma idealnego przepisu. I tak jest z wytycznymi. Wytyczne są świetną bazą do nauki i do posiłkowania się nimi w sytuacjach, kiedy nie wiesz, co zrobić. Natomiast to jest baza, a cała reszta musi zostać dostosowana do pacjenta. Te wytyczne coraz częściej kładą też nacisk na to spersonalizowane podejście. Bardzo często już się pojawiają skomplikowane algorytmy. Jeśli tak, to tak. Jeśli tak, to tak. Jak stanie się to, no to wtedy to, a jak coś innego, no to jeszcze coś innego robimy. One starają się podsuwać te ścieżki, natomiast medycyna jest tak szeroką działką, że nie sposób jest w takich wytycznych zawrzeć każdą ewentualność. I tutaj naprawdę, może to źle zabrzmi, bo mówię, jestem młodym lekarzem, ale trzeba pewnego doświadczenia w rozwiązywaniu tych problemów i też pewnej otwartości na dowiadywanie się rzeczy i posiłkowanie nie tylko wytycznymi, ale też doświadczeniem starszych kolegów, którzy te problemy rozwiązują od lat, bazami naukowymi, PubMedem, literaturą wszelką. No, trzeba szukać. Jeśli dany problem nie jest optymalnie rozwiązany zgodnie z wytycznymi, ja staram się to optymalizować tak, żeby było jeszcze lepiej. Z drugiej strony lepsze wrogiem dobrego. Trzeba też mierzyć siły na zamiary i nie zawsze warto to optymalizować. Natomiast no, mówię, nie da się każdej tutaj ścieżki rozważyć. Tu dochodzimy do naszego jednego z ostatnich tematów, bo trochę chciałbym dotknąć tematu, powiedzmy, altmedu, teorii spiskowych i tym podobnych, bo z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że mówimy o tych wytycznych. Ty pokazujesz i prezentujesz podejście bardzo otwarte, ale pytanie, czy to znaczy, że twoja otwartość polega na stosowaniu, wiesz, fizyki kwantowej i różnych dziwnych szamańskich metod, czy po prostu na poruszaniu się w obrębie literatury naukowej i wzbogacania tych wytycznych, ale wciąż o zwalidowane dane naukowe. I tu ja nie muszę zadawać ci tego pytania, bo wiem, jaka jest odpowiedź, ale bardziej chciałbym poznać twój punkt widzenia na pacjentów
którzy przychodzą do ciebie z bagażem różnych altmedowych teorii, pomysłów, światopoglądów, na ludzi, którzy być może przyjdą do ciebie, ale zrezygnują ze współpracy z lekarzem, bo i tak się wystraszą leków, bo stwierdzą, że coś tam. I ewentualnie wrzucę to pytanie, do niego wrócimy, ale jest to ciekawy też wątek, to temat keto, który niestety trochę się o ten altmed ociera, trochę bardzo się ociera. Ja ze swojego doświadczenia też u nas w poradni mamy takie wrażenie, że i rozmawiając czasami z lekarzami, że ludzie ze świata keto mają najwięcej takich różnych teorii spiskowych, mają najwięcej często szkodliwych praktyk, które myślą, że są zdrowotne i najczęściej mają rozwalone te parametry zdrowotne bardzo mocno, typu nadciśnienie, glikemia i lipidogram. Więc wiem, że wrzuciłem bardzo wielki gar z wieloma różnymi tematami, ale chciałbym poznać twoje podejście jako człowieka, który, jako lekarza, który z jednej strony bardzo mocno stoi w twardych wytycznych, w twardej medycynie, ale z drugiej widzi pewne ograniczenia systemu i jeszcze nie został zmiażdżony, jeśli chodzi o pasję i miłość do tego zawodu, więc ma czas, chęć i energię do tego, żeby szukać więcej dalej. Co to znaczy więcej dalej i czy to, czy w jakikolwiek sposób widzisz wątek tego altmedu, który gdzieś tam ludziom, wiesz, wchodzi do głów i przychodzą oni z tym do ciebie? Widzę te wątki i bardzo się cieszę, jeśli przychodzą do mnie akurat, bo może nie 100% prawidłowo, bo nie mam aż takiej wiedzy, nie jestem tak dogłębnie zaznajomiony z tymi tematami, natomiast staram się wytłumaczyć pewne rzeczy pacjentom. Jeśli przychodzi pacjent do innego lekarza, często bywa tak, że spotka się z komentarzem po prostu, że to są głupoty i nie ma tutaj próby wyjaśnienia. Ja staram się podjąć pewien dialog z tym pacjentem i wytłumaczyć, przynajmniej dlaczego ja uważam tak, a nie inaczej. No są pytania o biorezonans, są pytania o leczenie boleriozy. To jest w ogóle kij w mrowisko. Myślę, że tutaj dla naszych odbiorców też. Są pytania o homeopatię z takich najczęstszych. No, pojawiają się też w tym gatunku. No właśnie chciałem powiedzieć. Chciałem też powiedzieć, że pojawiają się też pacjenci będący na keto, ale zwykle są pod opieką innych influencerów. Nie ciebie, rozumiem. Tak. Ja nie jestem influencerem, natomiast innych influencerów miałem na myśli, innych niż ty. Dziękuję za to delikatne odseparowanie. Słuchaj, a jak jest z kwestią suplementów i witamin? Masz przypadki ludzi, którzy przychodzą z tak przegrzanymi poziomami różnych witamin, różnych związków i podejrzanych protokołów suplementacyjnych? Wiesz co, jeszcze nie miałem takich pacjentów. Na szczęście, bo to jest, myślę, że droga, ciężka droga, aby wyedukować pacjenta w tym zakresie. Jeszcze nie miałem takich. Natomiast no, przychodzą i pytają o różne suplementy. Właśnie a propos leków i suplementów i nastawienia do leków, często jest tak, że panie doktorze, no mam podwyższony cholesterol, ale córka mi tutaj poleciła taki suplement na ten cholesterol. No ja oczywiście z nazwy nie wiem, bo tego jest multum. Sprawdzam sobie w internecie, co tam jest. No jakieś ekstrakty z ziół, wiadomo, jakieś witaminy i tak dalej. No ale koszt tego suplementu to jest na przykład 150 zł i to jest wystarczające na 20 dni. I pani mnie pyta, co ja myślę o tym suplemencie. No to dyplomatycznie odpowiadam wtedy, że za te 150 zł, żeby nie kupowała tego suplementu, tylko poszła na rynek i kupiła dobrych warzyw, jakąś jeszcze oliwę z oliwek dokupiła. No, nie jest to budżet na twoje Ewo, ale... Chociaż z kodem rabatowym może.
I na pewno starczyłoby jej na dłużej niż 20 dni, zakładam. Dokładnie tak. No i no są tacy pacjenci, ale to, co mi się podoba, no przychodzą, pytają i są otwarci na odpowiedź. To nie jest puszka zamknięta. Nie? Także nie da się działać, tylko większość pacjentów tak naprawdę wymaga jedynie zainteresowania nimi, nie wymaga jakichś szczególnie intensywnych działań, bo oni nie są jeszcze zindoktrynowani. Większość pacjentów mimo wszystko nie jest naczytana w internecie. Oni coś tam gdzieś słyszeli, ale to nie jest ugruntowane, nie jest jeszcze wyryte w kamieniu. A keto, jako ta moja działka, powiedzmy, zazwyczaj jak masz pacjenta, który jest na keto, to jest to keto takie średnio dobre, średnio zdrowe, czy takie keto śródziemnomorskie, które dajesz temu okejkę? Zawsze jest średnio dobre, średnio zdrowe. Nie miałem jeszcze pacjenta, który by był na keto śródziemnomorskim. Mhm. Albo mi o tym nie powiedział. Z tego, co widzę, to ty raczej się nie nastawiasz na takie podejście konfrontacyjne z pacjentami, którzy mają jakąś wiedzę, która nawet jest wręcz antywiedzą, tylko raczej na podejście takie kooperatywne z tym pacjentem. Dokładnie tak. Mhm. Staram się współpracować, nie chcę zrazić pacjenta do siebie. Mhm. Nawet jeśli widzę, że są pewne elementy nie do zmiany w jego światopoglądzie, bo ja też nie uważam, że mój jest jedynym poprawnym. Być może się mylę. No to nie będziesz politykiem. No właśnie. To gdzie tutaj minister zdrowia? I zakładam, że wolę mu te 10% zmienić na lepsze, niż spróbować zmienić 100% i zrazić go do siebie. Mega podejście. Myślę, że to jest lepsze podejście. Dobra. Paweł, czy z twojej strony są jakieś tematy, które chciałbyś poruszyć w tym naszym otwierającym odcinku? Czy coś nam jeszcze zostało? Myślę, że możemy podsumować to. Mierzcie ciśnienie, mierzcie glukozę, liczcie kroki co jakiś czas przynajmniej. Wiem, że to jest problematyczne, bo tutaj od coacha miałem takie zalecenia i wiem, jak to bywa upierdliwe. Masę ciała, lipidogram, przynajmniej raz w roku. I naprawdę słuchajcie nas. I znajdźcie dobrego lekarza. Bo to też jest, widzę trochę, niestety, szczęście, jak ktoś ma kontakt z dobrym lekarzem. O, temat, którego nie poruszyliśmy jeszcze, no to zaburzenia wszelkiego rodzaju nastroju, depresji i tak dalej. Myślę, że to też jest ważna kwestia, ważny czynnik i dla zdrowia psychicznego, i dla fizycznego. Nie wiem, czy będziemy się tu rozwijać na ten temat. Ja też nie jestem psychiatrą, nie mam ku temu wielkich kompetencji. Natomiast jakieś tam przesiewy na pewno staram się robić u pacjentów, jeśli wymagają takiej pomocy. W jaki sposób? Jak to wygląda? Rozmowa. Rozmowa. Po prostu wypytuję o nastrój, o sen, o energię, napęd, motywację, myśli samobójcze, jeśli są ku temu podejrzenia. No staram się rozmawiać tak całościowo i nawet jak pacjent przyjdzie po to, żeby zdiagnozować u niego przyczynę niedoboru testosteronu, no to ten aspekt psychiczny, no szczególnie u takiej grupy pacjentów, jest bardzo ważny. Absolutnie. Także też nie bójcie się korzystać z pomocy specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego. O tak. I tym sposobem i tym akcentem myślę, że mamy rozrzucone puzzle na tej naszej planszy, na tym naszym warsztacie. Mamy też zarysowany pewien wątek fabularny, bym powiedział. I po twoich sprawozdaniach, że tak powiem, coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że słowo front medyczny w takiej podstawowej opiece zdrowotnej to jest dobre słowo. A no niestety, taka współpraca długoterminowa, indywidualna, spersonalizowana, przynajmniej na razie,
No tak mówiąc bardzo brutalnie, ja to widzę w zasadzie wybitnie i wyłącznie w takiej opiece prywatnej. Natomiast w kolejnych odcinkach chciałbym, żebyśmy wybrali tematycznie jakiś temat, na przykład nadciśnienie, na przykład terapia testosteronem, czy hormonalna terapia zastępcza, czy wątek lipidogramu, czy rozmaite inne rzeczy, bo szczerze mówiąc pierwsze słyszę o wątku tej astmy, a wydaje mi się to mega ciekawe, tym bardziej, że sporo osób ma takie odchrząkiwania, odkaszliwania, które... Tutaj warto zaznaczyć też, że astma to jest ścisły związek też często z refluksem żołądkowo-przełykowym. Nie? Czasami trzeba to różnicować, bo refluks w przełyku powoduje odruchowe pobudzenie nerwu błędnego i odruch kaszlowy wówczas. Tak. Jak coś nie domaga w żołądku, to wtedy cyk. No. Czy właśnie wątek, bo to też będzie kolejny kij, a nawet cegła w mrowisko, to kwestia SIBO i tego, czy każdy ma SIBO dzisiaj w tych czasach, bo mam wrażenie, że każdemu już się SIBO diagnozuje i się leczy to SIBO. Ale o tym wszystkim będziemy sobie rozmawiać w kolejnych odcinkach. Myślę, że dzisiejsze prawie półtorej godziny na początek w zupełności nam wystarczy. Też chcemy usłyszeć od Was, jakie są tematy, które Was interesują, które z tych wątków uważacie za warte podjęcia, za warte rozwinięcia. Tymczasem dziękujemy Wam za dzisiaj. Paweł, Twój adres strony internetowej, gdyby ktoś chciał poznać więcej szczegółów, to denisiuk.pl. Dobrze wymawiam? Tak jest. denisiuk.pl. I chyba jesteś również w social mediach, prawda? No mam tam Instagrama, natomiast jeszcze nic na nim nie wylądowało. Niemożliwe, nie ma żadnego kodu rabatowego. Może czas to zmienić w najbliższym czasie. Dobra, będziemy to zmieniać, będziemy nagrywać kolejne odcinki. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym. Dzięki bardzo wszystkim. Trzymajcie się.